Termin moda polska zostaje po raz pierwszy użyty w 1798 roku przez Artura Górskiego jako tytuł cyklu jego artykułów, które były publikowane na łamach krakowskiego tygodnika Życie. Górski występował przeciwko krępowaniu uczuć patriotycznych, popierał młodych artystów w ich dążeniu do nowych rozwiązań formalnych oraz popierał ich również w przeciwstawieniu się konserwatywnemu środowisku krakowskiemu. Tradycyjnie ujmuje się sztukę młodej Polski w ramy i są to lata 1790-1914. Jest to jednak, jak często bywa w takich przypadkach, granica umowna. Nie da się nadać sztywnych ram, ponieważ w sztuce polskiej przeplatały się ze sobą różne prądy artystyczne. Pojawia się impresjonizm, potem pojawia się symbolizm czy też secesja. Artyści porzucają pozytywistyczne metody badawcze, zwracają się bardziej ku prawdom absolutnym, zastanawiają się nad tym, co miał do powiedzenia Freud, a mianowicie analizują podświadomość, analizują również sferę uczuć i marzeń, negują natomiast podporządkowanie się naturze, która do tej pory była nadrzędną inspiracją. Źródłem sztuki jest zatem człowiek i jego doznania psychiczne, a nie natura. Natura jedynie staje się pretekstem do pokazania właśnie emocji, do pokazania tego, co jest głębiej w człowieku. Zasadniczo przyjmuje się trzy etapy okresu młodej Polski, a więc jest to naturalizm, rozwija się wówczas symbolizm oraz pojawia się impresjonizm. Pojawia się intuicjonizm, czyli zwracanie się do natury, ale tylko w takim zakresie, który pozwala poprzez naturę pokazać pewne metafizyczne procesy, czy też pokazać to, co jest nie do uchwycenia zmysłowo. Trzecim etapem jest ekspresjonizm, czyli negowanie, podporządkowanie się jakimkolwiek czynnikom zewnętrznym. Na pierwszy plan wychodzą w tym okresie najbardziej przeżycia wewnętrzne. Ta faza między impresjonizmem a ekspresjonizmem nazywana często jest syntetyzmem, ponieważ pokazywano wówczas rzeczywistość w bardziej syntetycznej, bardziej uproszczonej formie. Tego, co ukryte w tej rzeczywistości, szukano najbardziej i to właśnie to nieokreślone coś, co jest ukryte, było meritum syntetyzmu. Natura, jak już wspomniałam, stawała się pretekstem do ukazywania treści metafizycznych i to ona bardzo często staje się pewnym rodzajem metafory o samym człowieku. Oczekiwania również skierowano w stronę intuicji, a więc zastanawiano się, czy przeczucia, czy instynkt, który gdzieś tam nami powoduje, ma znaczenie i czy tą intuicję można w jakiś sposób przełożyć na obraz malarski. Równocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że sytuacja w podzielonej Polsce nie była jednakowa. W Prusach problemy germanizacji i ograniczenie używania języka polskiego wysuwały się na pierwszy plan. W Królestwie istniała klasa rysunkowa Wojciecha Gersona, w której młodzi adepci sztuki rysowali jeszcze bardzo realistyczne studia z natury. Istniało Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, reprezentowane zdecydowanie przez bardzo tradycyjny model podejścia do sztuki. Artyści w poszukiwaniu innych rozwiązań, czegoś nowego, emigrowali do Krakowa. Pod zaborem austriackim można było używać języka polskiego, jednak wyższa uczelnia plastyczna, na której czele stał Jan Matejko, w dalszym ciągu była bardzo konserwatywna i Matejko bardzo silnie przeciwstawiał się wszystkim nowinkom formalnym, czy to z Francji, czy też Niemiec, a pod koniec kariery na uczelni uważał wręcz, że jest to swoisty sabotaż przeciwko malarstwu historycznemu, któremu tak naprawdę Matejko oddał całe swoje życie. Dopiero po śmierci Jana Matejki stanowisko dyrektora szkoły obejmuje Julian Fałat. Fałat jest wówczas już dojrzałym artystą o bardzo skonkretyzowanych poglądach, który przeorganizował szkołę i przede wszystkim zmienił jej nazwę, a mianowicie Szkoła Sztuk Pięknych w Krakowie staje się odtąd Akademią Sztuk Pięknych. Celem Fałata było rozwijanie indywidualności twórczej studentów oraz zapewnienie studentom jak najlepszego dostępu do wiedzy technicznej. Tematami, które pojawiają się na uczelni w ramach podstawy programowej jest portret, akt, martwa natura, kompozycja i studium na wolnym powietrzu. Na miejsce katedry malarstwa historycznego zostaje wprowadzona katedra pejzażu.
Ciekawym również zabiegiem jest zmiana kadry profesorskiej, a mianowicie Fałat zaprasza do współpracy Teodora Axentowicza, Jacka Malczewskiego, Konstantego Laszczkę, Józefa Mehofera czy Stanisława Wyspiańskiego. Z inicjatywy tych artystów powstaje w 1897 roku Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka. Tylko artyści, których dorobek zostanie w przyszłości pozytywnie oceniony przez towarzystwo, może do niego należeć. Głoszono ideę malarstwa zrywającego z treściami literackimi, zajmującego się stroną czysto formalną. Celem sztuki było przede wszystkim stworzenie stylu narodowego. Artyści polscy, poddani obcych mocarstw, pozbawieni niepodległości, musieli wystawiać swoje prace pod szyldem zaborców. Dlatego w folklorze polskim zaczynali upatrywać drogi do podkreślenia swojej odrębności. Przetwarzanie tradycji ludowych miało ich zdaniem pokazać ich stylową odrębność oraz oczywiście miało być pretekstem do dalszego rozwoju. Po pierwszych sukcesach sztuki w kraju i za granicą zaczęto uważać przynależność właśnie do tej grupy jako swoisty miernik wartości artysty. To ci artyści należący właśnie do towarzystwa byli uważani za tych, którzy w najlepszy sposób realizują program danego okresu. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce XIX wieku istniała bardzo mocna tradycja uzupełnienia studiów w Monachium. Na takiej podstawie ukształtowało się malarstwo polskie, malarstwo realistyczne z jego upodobaniem do scen rodzajowych i batalistycznych w tonacji tzw. stosów monachijskich. Tradycję tą przełomują dopiero Władysław Podkowiński i Józef Pankiewicz, którzy studiują w Paryżu. W 1890 roku, czyli mniej więcej po 15 latach od pojawienia się impresjonizmu we Francji, obaj malarze próbowali przedstawić, zaprezentować swoje obserwacje w Warszawie. Wcześniej Aleksander Gierymski badał już światło, m.in. w obrazie Altana, jednak szybko porzucił zainteresowanie impresjonizmem i tak naprawdę te głosy impresjonizmu przybrzmiały w bardziej widoczny sposób twórczości Pankiewicza i Podkowińskiego, którzy przywieźli z Paryża kilka prac zdecydowanie właśnie inspirowanych tym kierunkiem. Z oczywistych względów, ponieważ było to coś zupełnie innego, zupełnie inne spojrzenie na malarstwo, obrazy te wzbudziły protest Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które odmówiło pokazania ich na salonie. Obrazy, które artyści chcieli pokazać, a które później na szczęście zostały pokazane na salonie u Aleksandra Krywulta, były Tarczę Kwiaty Pankiewicza i Dama grająca w bilard Podkowińskiego. Sam impresjonizm nie rozwinął się szerzej w Polsce. Zainteresowanie artystów zwróciło się bardziej w kierunku symbolizmu. Oprócz słonecznych krajobrazów malowanych jeszcze impresjonistycznie przez Podkowińskiego, zaprezentował on również symboliczny już taniec szkieletów. Jednak największy rozgłos przyniósł mu szał. Z jednej strony obraz zachwycał śmiałością, niezwykłością formy i tematu, z drugiej strony zarzucano mu niemoralność oraz błędy w anatomii konia. Szał jednak pokazał już pierwsze przejawy ekspresjonizmu w okresie Młodej Polski i być może to stało się właśnie powodem krytyki odbiorców, którzy nie byli jeszcze przygotowani na tego rodzaju twórczość. Symbolizm Pankiewicza był bardziej stonowany, malował on zamglone pejzaże i pełne nastrojowości i niedopowiedzeń obrazy, jak na przykład Łabędzie nocą. Interesowały go rezultaty, które zaprezentował m.in. w portretach na przykład pani Oderfeldowej z córką. Pankiewicz nie powracał do impresjonizmu, nie łączył go już jakby z innymi prądami. Jego sztuka odpowiadała etapom czy też przemianom sztuce europejskiej i sam artysta powtarzał wielokrotnie, że tylko właśnie tej zmianie, że tej przemianie w sztuce jest wierny. Mamy zatem impresjonizm, mamy symbolizm. Wróćmy jeszcze na chwilkę do intuicjonizmu, który, jak już wcześniej wspomniałam, miał związek z naturą. To w niej właśnie było źródło tej intuicji, tego co pozazmysłowe. W Polsce intuicjonizm posługiwał się innymi środkami wyrazu niż na przykład Gauguin.
W malarstwie polskim wciąż istniały tendencje w stronę malarstwa realistycznego i jednym z głównych teoretyków intuicjonizmu był Zenon Przesmycki, którego rozpoznawano później po przydomku Miriam. To właśnie on wydawał czasopismo Chimera. Coraz większą rolę w malarstwie ma kontur, dynamiczna linia, rytmika i kompozycja. Pojawiają się pierwsze znaki ekspresjonizmu i najlepiej ten kierunek w Polsce reprezentował Władysław Ślewiński, który co ciekawe współpracował, uczył się pod okiem Gogena. Mimo to, że artyści ci przyjaźnili się ze sobą, to Ślewiński nigdy nie kopiował Gogena, zawsze starał się być odrębnym artystą, nie kopiować go. Można to zauważyć nawet na obrazach, które maluje w Polsce, a które we Francji. Obrazy w Polsce mają inną gamę barwną niż te, które malował za granicą. U krakowskich artystów do głosu intuicjonizm doszedł w twórczości również Jana Stanisławskiego, którego obrazki były uważane za drobne obrazki z wielkimi oknami na przyrodę. Również Jacek Malczewski często łączony jest właśnie z intuicjonizmem, ponieważ w jego obrazach pełnych czasami melancholii, równocześnie syntetycznego pejzażu, jeśli chodzi o jego ujęcie, oraz pewna problematyka, która jednak idzie już w stronę ekspresjonizmu, również w jakiś sposób łączy go właśnie z intuicjonizmem. Innymi nazwiskami, które warto przytoczyć w kontekście intuicjonizmu, są Julian Fałat, Dan Wyczółkowski, Teodor Axentowicz i Ludwik Lebo. Ostatnim etapem w młodej Polsce będzie zatem ekspresjonizm. Ciekawym zjawiskiem jest tutaj fakt, że dopiero kiedy tak naprawdę ekspresjonizm już wybrzmiał, a mianowicie już Podkowiński namalował swój szał, na scenę ekspresjonizmu wchodzi Stanisław Przybyszewski, który w 1899 roku w Konfiteorze ogłasza manifest będący jego artystycznym kredą. Przybyszewski zostaje równocześnie obwołany wodzem ruchu i to on staje się również swoistym mentorem całej grupy artystycznej. Jego burzliwe życie literackie czy też prywatne ma bardzo wpływ na osoby, które pod jego wpływem tworzą w określony sposób. Przybyszewski staje się dla wielu artystów inspiracją i też wielu artystów jest bardzo blisko związanych właśnie z Przybyszewskim. Pierwsze prace, które zwiastują już prócz szału Podkowińskiego ekspresjonizm, to prace Wojciecha Weissa, który w swoich obrazach zdecydowanie chce pokazać wewnętrzny świat człowieka przez jego zewnętrzną formę, która nie pozbawiona jest pewnej dziwności i jest pełna niepokoju i całkowicie odnosi się do przeżyć wewnętrznych artysty. Również w tej grupie powinna znaleźć się Olga Poznańska, artystka, która sama bardzo silnie odżegnywała się od impresjonizmu i na wszystkie wzmianki, że w jej twórczości gdzieś ten impresjonizm się pojawia, reagowała bardzo stanowczo. Celem Poznańskiej było pokazanie psychiki, emocji portretowanej osoby. W Martwych Naturach pokazywała kruchość, niepokój, nostalgię i uważała, że należy malować istotę motywu, a nie oddawać tylko jej stronę wizualną. Starała się w najdrobniejszych szczegółach, jak na przykład układ dłoni czy układ głowy, pokazać ekspresję wewnętrzną modela. Artystą, który wykorzystuje z kolei naturę do tego, aby pokazać własną emocjonalność i nastrój człowieka czy też jego przeżycia, był natomiast Ferdynand Ruszczyc, który w takim obrazie jak na przykład bajka zimowa, który jest bardzo dekoracyjny, z drugiej strony syntetyczny, bardzo dobrze prezentuje nastrój malarza. Przeciwieństwem i bardziej artystą, który zbliża się gdzieś tam do Olgi Poznańskiej, był Konrad Krzyżanowski. Świetny portrecista, który bardzo dobrze potrafi uchwycić typ osobowości człowieka, jego warunki jakby psychiczne i też rysy twarzy wyrażające przeżycia wewnętrzne. Takim, można powiedzieć, drugim biegunem tego ekspresjonizmu jest Edward Okuń, który w symbolicznych obrazach nawiązuje w stylistyce do prefalitów. Są to obrazy niezwykle dekoracyjne,
pełne niepokoju i niedopowiedzeń. Są to obrazy, które jednak stylistycznie bardzo różnią się od wcześniej wymienionych artystów. Ciekawymi zjawiskami natomiast w młodej Polsce jest tak zwana grupa pięciu. Są to artyści, którzy zrzeszyli się w opozycji do sztuki i należeli tutaj na przykład Hoffmann, Gottlieb, Rembowski, Jakimowicz czy Witold Wojtkiewicz. I ci artyści odwoływali się do twórczości Wyspiańskiego, Malczewskiego czy też na przykład poezji Norwida. Niezależnie od nich działała tak zwana trójka huculska, czyli Fryderyk Pausz, Kazimierz Sichulski, Władysław Jarocki i wszyscy ci artyści związani byli z Lwowem i interesowali się niezwykle rejonem Podkarpacia oraz jego folklorem z oczywistych względów. Malowali sceny huculskie oraz sceny rodzajowe, które były przedstawione w bardzo monumentalnych ujęciach. Ciekawym również zjawiskiem w okresie młodej Polski jest fakt, że tacy artyści jak Stanisław Wyspiański czy Józef Mehofer, którzy również byli w Paryżu, zaraz po powrocie z Paryża Podkowieńskiego i Pankiewicza, artyści ci realizują projekty witraży i często również i polichromii do kościołów. Największym sukcesem Wyspiańskiego, który możemy oglądać do dzisiaj, jest to zrealizowana polichromia i witraże do kościoła franciszkanów w Krakowie. Natomiast Mehofer wykonał witraże do katedry świętego Mikołaja we Fryburgu, realizacja, która trwała aż 40 lat. Te realizacje są takim, można powiedzieć, precedensem, ponieważ nasi polscy artyści wykonują bardzo duże założenia, które realizują to, co tak naprawdę łączymy z pojęciem młodej Polski, to co łączymy z pojęciem secesji czy też ekspresjonizmu. Do usłyszenia w następnym podcaście. Mówiła Izabela Karlińska. Mam nadzieję, w przyszłym podcaście uda nam się przybliżyć sylwetki artystów również młodopolski, których obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Kielcach. Do usłyszenia.